Opór mieszkańców Suwalszczyzny zamieszkujących gminy najbardziej wysunięte na północ województwa przyniósł refleksję, która doprowadziła do zmiany decyzji w sprawie drogi 655. Jeszcze przed weekendem do starostwa powiatowego w Suwałkach złożono kolejne pliki kart z podpisami pod petycją o pozostawienie tej trasy w katalogu dróg wojewódzkich. Stąd trafiały do Urzędu Marszałkowskiego. Były to tysiące podpisów. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, do starosty suwalskiego trafiła informacja o planowanej zmianie kategorii drogi łączącej miasto Suwałki z gminami Jeleniewo i Rudka-Tartak. Ten plan nie spodobał się nie tylko samorządowcom północnej Suwalszczyzny, ale i mieszkańcom. Jak poinformowała dzisiaj suwalska redakcja Radia Białystok, decyzja została zmieniona. Wychodząc jednak naprzeciw głosom mieszkańców, trasa Suwałki-Rudka-Tartak nadal będzie miała status wojewódzkiej. A jeśli chodzi o uchwałę intencyjną w tej sprawie, to oczywiście zostanie ona wycofana, podała Izabela Smaczna-Jurczykowska, rzeczniczka marszałka. Jednak dodała, odnosząc się zapewne do treści interwencji poselskiej Jarosława Zielińskiego, że należy podkreślić, iż działania zarządu w kwestii drogi Suwałki-Rudka-Tartak są w pełni zgodne z prawem, uzasadnione oraz poparte stanowiskami organów centralnych.